Obecność projektu Turystyka Wspólna Sprawa na targach turystycznych Voyager w Kielcach miała trzy podstawowe cele. Cel pierwszy to pokazanie szerokiej publiczności projektu Turystyka Wspólna Sprawa. Jednak nie należy zapominać o tym, że projekt Turystyka Wspólna Sprawa jest skierowany przede wszystkim dla branży turystycznej, czyli do wystawiających się. Na targach turystycznych mieliśmy sposobność spotkania się z liderami i członkami grup partnerskich, a także z osobami potencjalnie zainteresowanymi udziałem w projekcie, w szkoleniach. Rozmawialiśmy z nimi, spotykaliśmy się, przekonywaliśmy, dlaczego warto jest wziąć udział w projekcie Turystyka Wspólna Sprawa i chyba udało nam się parę osób przekonać. Kolejną bardzo istotną kwestią, która nas przyciągnęła do Kielc na targi Voyager, było zaprezentowanie materiałów promocyjnych różnego rodzaju tych grup, które nie pojawiły się na targach. Ta forma promocji cieszyła się dużym zainteresowaniem i to zarówno ze strony tych, którzy przesłali nam swoje materiały, jak później tych, którzy te materiały sięgali. Opinie były najczęściej takie, że świetnie, że można znaleźć oferty różnych regionów Polski, różnych produktów turystycznych, różnych atrakcji w jednym miejscu. I na tym polega projekt Turystyka Wspólna Sprawa, który łączy, jednoczy całą branżę turystyczną. Planujemy udostępnić wszystkie tereny, które tu zostały zajęte pod przemysł i włączyć w szlak turystyczny. Mur ma wysokość 15 metrów, długość 400 i jest pozostałością po zakładzie wielkopiecowym wybudowanym za czasów Staszica. Nie ma takich przypadków. Myśmy próbowali śledzić. Są to ryty zbliżone do indiańskich rytów Kokopelli, że to jest ten sam obręb kulturowy. Prawdopodobnie sprzed 30 tysięcy lat, kiedy ludy pierwotne wędrowały z Afryki przez Europę do Ameryki Północnej, przez cieśninę Beringa, że to jest ten sam obręb kulturowy. Archeolodzy nasi kieleccy, w tej chwili doktor Gliński, skłonny jest przypuszczać, że jest to neolit. Takie wizyty studyjne pokazują kilka rzeczy, których nie widać z Warszawy. Najważniejsze z nich to, że branża turystyczna się zmienia i to bardzo dobrze, że zmienia się oczywiście na lepsze. Daleko nam jeszcze do tak rozwiniętych krajów turystycznych, jak na przykład Austria, a daleko nam dlatego, że wciąż poszczególne podmioty, poczynając od tych na samym dole, od gestorów bazy turystycznej, od restauratorów, poprzez średni szczebel, samorządy, aż do najwyższego, czyli organizacje zarządzające turystyką lub promujące turystykę, wciąż między nimi jest za mało współdziałania. Bardzo często one postrzegają siebie jako podmioty konkurencyjne, zamiast jako podmioty, które mogą wzajemnie się wspierać i napędzać sobie koniunkturę, gości, a co za tym idzie pieniądze, nie tylko pozyskiwane od klientów, od gości, od tych, którzy przyjeżdżają, żeby wypocząć, ale również z funduszy i krajowych, i europejskich.